Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Marcinia Siński. Na samym początku chciałbym Wam bardzo podziękować. W dniu dzisiejszym stuknęło 1000 subskrybentów, i tak naprawdę to jest dla mnie coś bardzo wielkiego. I bardzo Wam dziękuję. Dostałem niesamowitego kopa do działania i rozwoju kanału. Dzięki temu na pewno pojawi się dużo ciekawych rzeczy wokół kanału. I jeszcze raz chciałem Wam wszystkim podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał. Dzisiaj chciałbym zrobić małe takie QA odpowiedzieć na trochę Waszych pytań, które się pojawiały w komentarzach. I chyba nie ma co przedłużać, zaczynamy. Na początku będą pytania dotyczące Atlasa 600 pod filmikiem się pojawiły. Pierwsze z nich dotyczy tego, czy korzystałem z jakiejś większej okty niż ta o średnicy 120 cm. Tam odpowiedziałem, że, że tak, zgadza się, korzystałem. I dalszy komentarz był: że kolega Madban posiada lampę Atlas 600. Chcę kupić do fotografowania w plenerze. ok, ktoś zastanawia się nad 120 albo nad 150, że kupiłby 150, ale nie wie, czy taki rozmiar będzie sprawiał problemy w plenerze. E, powiem tak, ja używam 120. 150 jest naprawdę bardzo fajna, jeżeli chodzi o miękkie światełko. Natomiast ja nie chciałbym mieć 150 z prostego powodu po prostu jest mniej wygodny, jeżeli chodzi o użytkowanie w plenerze. 120 jest mniejsza, ale spokojnie wystarczy nawet do oświetlenia całej postaci. Jakiś czas temu w jakimś filmiku nawet pokazywałem, jak strykałem fotki koleżance na motorze i spokojnie dawała radę oświetlić całą postać. 120 i światło było naprawdę całkiem fajne. Oczywiście 150 da nam większe możliwości, będzie światło większe, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Oczywiście to wszystko zależy, czego, czego oczekujemy. I no ja wiem, 150 będzie na pewno mniej wygodna, jeżeli chodzi o przenoszenie. No i podstawowa rzecz, że okty zbierają ładnie wiatr, więc 150 będzie bardziej działała jak parasolka oczywiście. No i trzeba mieć to na uwadze i na pewno mieć jakąś osobę albo jakiś worek położyć na nóżkach statywu, żeby nam nie zwiało tej okty. Więc ja używam 120, większej raczej nie będę używał, bo nie mam po prostu takiej potrzeby. Wszystko oczywiście zależy od waszych potrzeb, ale myślę, że 120 jest jest naprawdę w porządku, optymalna, jeżeli chodzi o to. Następne pytanie. Lampy są ok? W zasadzie nie pytanie, a, a raczej stwierdzenie, ale jeżeli ktoś ma Sony. Alfa to nie polecam, bo sterownik Navigator X2 do Sony jest praktycznie nie do kupienia. Potwierdzam to, że faktycznie jest bardzo ciężko dostępne. W zasadzie trzeba się wstrzelić w moment, kiedy przychodzi dostawa i w ciągu kilku dni mamy szansę na kupienie. Następnie szybciutko bardzo znika. Ja od grudnia czekałem aż do maja i udało mi się kupić nawigatora X2. Już mam ją u siebie. Natomiast no, wiem, że bardzo dużo ludzi korzysta z Godoxa. Kupuję go z Amazon, czy też z, no, z wystarczy kupić na różnych portalach I, i, i Godox działa tak samo dobrze, to jest praktycznie to samo co X2. Więc jeżeli ktoś ma problem, śmiało może kupić Godoxa, natomiast trzeba czekać na dostawy od Quadrolighta i, i wyczekiwać, bo naprawdę rozchodzą się w bardzo szybkim tempie. Dalej, świetny poradnik. Panie Marcin, mam kilka pytań w nawiązaniu do tego materiału. Otóż przymierzam się do zakupu Atlasa 600. To co chciałbym Zapytać to, jaki modyfikator poleciłby Pan do niej? Rozważam zakup czegoś składa Light albo tego flexa, którego Pan tu używał, albo heksagona. Jest Pan któryś, no czy może Pan któryś z nich wskazać? Zastanawiam się nad rozmiarem. Widzę, że 120 wystarczy w zupełności, ale czy dałoby radę mniejszy 90? Wiadomo, że im większy, tym lepszy, ale tutaj niestety kwestia wygody i przemieszczania się na sesjach. Dodam, że zajmuję się fotografią ślubną i pod takim kątem szukam rozwiązania. W zasadzie już mówiłem przy tym pierwszym pytaniu. Jeżeli chodzi o 90, myślę, że spokojnie wystarczy 90. Tylko, że zależy do czego. Jeżeli będziemy chcieli robić całe postacie, no to przy takiej 90 będziemy musieli się oczywiście dużo bardziej oddalić, żeby oświetlić całą postać. No i automatycznie światło nam się zrobi bardziej ostre w tym momencie, bo zmniejszy się nam źródło światła. Natomiast 120, no umożliwi. Nam no, po prostu przybliżenie się bardziej i, i też oświetlenie tej postaci, wtedy światło jest większe. To wszystko zależy, y, czego, czego oczekujemy. Więc, jeżeli Ciebie interesuje y, bardziej portretowe zdjęcia, no to śmiało może być 90. Jeżeli, jeżeli też będą zdjęcia całości, całych postaci, y, lub nawet jakichś większych grupek, no to polecam wtedy 120. No wiadomo, im mniejszy, tym jest wygodniejszy w transporcie, prawda? Teraz pytania, co do kalibracji. Dostaję ich naprawdę mnóstwo. Dostaję SMSy, telefony. Piszecie do mnie w wiadomościach prywatnych. Naprawdę bardzo dużo dostaję pytań co do kalibracji. Widzę, że, że, że naprawdę dużo osób ma z tym problem. No to kilka pytań, jakie, jakie zadaliście. Więc tak, pierwsze pytanko to jest: Kupiłem z salonu foto nową Sigma 50 4 Art AF nie trafia. Ostrzy daleko na front focus. Usiłuję ustawić pierwszą odległość w programie zgodnie z kalibracją dla tej sigmy na 40 cm. Zmieniłem już 20 działek i koniec skali pojawiło się w 70 poprawiło się w 70%, ale wciąż za mało. Czy robię coś nie tak czy egzemplarz sigmy do kitu. Więc tak, zdarza się tak, że brakuje nam skali podczas kalibracji, czyli kalibrujemy na jakąś na plus albo minus, i nadal to jest jakby za mało. Wtedy zdecydowanie polecam uderzyć do. Sigmy bezpośrednio, czyli wysłać nasz aparat razem z obiektywem do kalibracji, bo po prostu trzeba tam już jakby nie softwareowo, ale jakby mechanicznie zadziałać w obiektyw i ustawić go odpowiednio, i wtedy na pewno będzie ok. Zdarza się tak, Sigma nie jest do kitu, ja miałem podobnie w 85, gdzie, gdzie miałem rozstrzelone i działy się bardzo przeróżne rzeczy i wysłałem do nich, było ok, resztę, resztę sobie spokojnie kalibrowałem, w domu nie było problemu, więc po prostu trzeba wysłać do Sigma z waszym aparatem i wszystko będzie w porządku. Co jeśli obiektyw ma swoją kalibrację, a aparat ma również swoją mikrokalibrację? Gdzie zmieniać ustawienia? Więc tak, jeżeli kalibrujemy obiektywy Sigma, to zdecydowanie mikrokalibrację w aparacie ustawiamy wszystko na zero i tego nie ruszamy i kalibrujemy za pomocą USB-Doka. Mikrokalibrację w aparacie używamy tak naprawdę, jeżeli mamy nie Sigma obiektywy, czy też Tamrona, bo Tamron też ma jakby swój, od, swój odpowiednik USB Doka. No i wtedy po prostu zostawiamy tą mikrokalibrację nieruszoną w body i zmieniamy tylko za pomocą USB Doka. Następne pytanie, czy można tym kalibrować obiektyw Nikon? czy jest coś takiego do obiektywów Nikona. Nie ma i nie można kalibrować. Nikon nie wypuścił czegoś takiego. Sigma i Tamron i nie wiem czy jeszcze jakaś inna firma pozwala kalibrować i zmieniać też ustawienia obiektywów. Natomiast Nikon nie ma czegoś takiego w swoich Nikorach i tam pozostaje jedynie mikrokalibracja w body. Dzięki za porady. Ale mam pytanie, co jeśli jednego obiektywu używam w dwóch, na dwóch bodych zamiennie? Jeżeli skalibruję je z jednym, w drugim może być już całkowity rozjazd autofokusa. Czy kalibrować tylko do jednego i dać sobie spokój z drugim? Więc tak, to jest prawda. Jeżeli mamy dwa body, skalibrujemy pod jedno body, to pod tym body będzie nasz obiektyw działał bardzo dobrze. Natomiast pod drugim zapewne nie. W tej sytuacji polecałbym zrobić coś takiego, że nasze obydwa body wysyłamy do serwisu na przykład Nikona, załóżmy, gdzie oni kalibrują ten autofokus, żeby był jakby taki sam. Nie wiem czy można z obiektywem wysłać. Tego szczerze nie wiem, natomiast wiem, że można skalibrować jakby cały system autofokusa w aparatach i wtedy powinien on być mniej więcej wyrównany. I wtedy, jeżeli skalibrujemy nasz obiektyw, Sigma, powinno być na dwóch aparatach, tak samo. Natomiast jeżeli nie, to zostaje nam jedynie coś takiego, że pod jednym body kalibrujemy, pod jedno body kalibrujemy naszym USB dokiem. A w drugim aparacie po prostu wykorzystujemy mikrokalibrację w body i, i staramy się to po prostu zrekompensować tak, żeby było ok. Innych w zasadzie możliwości raczej nie ma. Świetna robota, właśnie dostroiłem swoją Sigma 183518, natomiast została mi opcja na nieskończoność, dość problematyczna. Mógłbyś mi jakoś szerzej opisać, jak do tego podejść? Owszem, ustawiłem nawet ten próbnik w domu w odpowiedniej odległości. Nie bardzo jestem w stanie ocenić tą ostrość, o ile ją skorygować. Tak, to jest pewien problem. Jeżeli ktoś ma duże mieszkanie, to z reguły można ustawić tak daleko aparat, żeby, żeby na tą nieskończoność nam ostrzył obiektyw. Natomiast tu jest kilka problemów. Jeżeli uda nam się coś takiego zrobić w domu, super. Tylko, że nasz, nasza tablica do kalibracji z reguły jest raczej mała. Jeżeli będziemy robić z bardzo dużej odległości, to w tym momencie nasze Nasza głębia ostrości będzie pokrywała praktycznie cały, e, całą naszą tablicę, i w tym momencie no, będzie nam naprawdę trudno ocenić. Tak naprawdę powinniśmy wydrukować sobie bardzo dużą tą tablicę. Takie jest zalecenie, żeby skorzystać z jakiejś dużej tablicy, i wtedy możemy sobie zobaczyć. Natomiast oczywiście większość z nas nie ma tej opcji, więc możemy postawić kilka większych rzeczy sobie. Nie wiem, na przykład książek zrobić coś takiego jak te testy z bateryjkami, też. E, czyli ustawiamy jakby jedną za drugą z lekkim przesunięciem. I wtedy na przykład na książkę celujemy i patrzymy, na, która jest ostra, czy pierwsza, czy druga, czy trzecia, i staramy się skalibrować nasz obiektyw w ten sposób. Drugą opcją jest też na przykład wyjście na dwór, i nie wiem, ustawienie trzech osób gdzieś bardzo daleko, albo też ja na przykład osobiście robiłem to na kominach, które miałem. Daleko naprzeciwko w bloku i celowałem i mniej więcej ustawiałem, ale jest ważna rzecz, zauważyłem, że jakby charakterystyka zmian podczas kalibracji na różnych odległościach jest mniej więcej taka sama, czyli jeżeli mamy front focus, to praktycznie na wszystkich mamy front focus i w miarę powinniśmy mieć nawet podobne te wyniki, niewiele się różniące, więc możemy sobie uśrednić z poprzednich i dać jakby uśrednioną wartość na nieskończoność i zobaczyć po prostu, czy ten obiektyw nam, nam ostrzy w odpowiedni sposób. Po prostu pójść potestować sobie, czy jest OK wszystko. No, i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o to. Przechodzimy dalej. Teraz pytanie następne. A propos Sigmy 85Art. W filmiku opowiadałem o tym, że z moim D90 ona nie działała. To jest nowy typ obiektywów typu E. Jeżeli chodzi tam o Nikona, chodzi tu o przesłonę, która jest sterowana elektronicznie i były dwa pytania. Dzięki za informację, czy Nikon D500 będzie funkcjonował w 100%, oraz czy Nikon D7100 będzie śmigał. Dwa takie komentarze. Teraz powinno wam się nadal pojawić informacja, jakie obiektywy działają. Można to znaleźć w internecie. Tak naprawdę szybko wam powiem, że nie działają tego typu obiektywy typu E. Z takimi aparatami, jeżeli chodzi o Nikona, jak D1, D2, D100, D200, D90, D80, D70, D60, D50, D40 i D3000, reszta powinna działać bez problemu. Polecam sobie po prostu znaleźć to, poczytać wcześniej, żeby nie mieć takiej niespodzianki jak ja miałem z D90. Teraz pytanko o pasek peak designa, które mam. Kolega pyta, czy pasek, który jest czarny fizycznie nie różni się od tego, który ja mam, ja mam niebieski i że nie widać tam czy ma piankę na odcinku szyjnym, czy jest tak samo szeroka itd itd. Tak, to są te same paski. Jeżeli chodzi o to po prostu Peak Design ma kilka kolorów. Były też jakby takie limitowane edycje kolorystyczne, ale to jest ten sam pasek, więc nie ma czym się po prostu martwić, on będzie taki sam. Drugie pytanko Jaki torby, że świetny pasek, jakiej torby plecaka używasz, mam D750 z gripem plus obiektywy i szukam czegoś fajnego, chciałbym zobaczyć czego Ty używasz. Pozdrawiam Norbert. Norbercie, więc tak. E, używałem przez jakiś czas starego plecaka bardzo, e, natomiast niedawno zmieniłem. E, w ostatnim filmiku, gdzie, gdzie opisuję sprzęt, e, pokazywałem go. Obecnie mam... O, tak będzie widać. Obecnie mam Low Pro Tactic 450 AW wersja druga. E, świetny plecak, jestem z niego bardzo zadowolony. Mieści się tam wszystko włącznie z lampą, obiektywami, paskiem e, naprawdę jestem z niego zadowolony, ma dwa wejścia z boku, z jednej i z drugiej strony, to jest bardzo wygodne, bo tak naprawdę na jedno ramię biorę, odsuwam, i, 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 i mam na przykład tutaj mam pasek, albo z drugiej, z drugiej strony mam aparat. Akurat aparatu teraz nie ma, bo nim nagrywam. No i otwiera się z tyłu, i tutaj możemy spakować wszystko. Jest bardzo dużo opcji konfiguracji. O, nie w tą stronę. Ok. I możemy sobie otworzyć. No, tutaj widać. Możemy sobie fajnie wszystko regulować. Jest dużo rzeczy. Mamy dużo fajnych rzeczy, jak nawet takie paucze w ogóle, na różne pierdółki, więc jest naprawdę dużo fajnych możliwości. Może tu się zmieścić fajnie laptop. Mam jeszcze pas biodrowy, więc. Zdecydowanie polecam plecak. LowPro to jest naprawdę firma, która ma już duże doświadczenie. Zastanawiałem się nad peak designem, niestety, no jakby nie był dla mnie praktyczny i był za mały. E, oczywiście tam no, każdy, e, każdy co uważał peak design super firma, ale mi nie odpowiadało to, że tylko jest dostęp z boku i, i, i jakby był trochę dla mnie za mały. Teraz pytanka 2. E, co do e, mojego umówienia wstępnego, Sona 7R3, więc tak. E, Jednego nie rozumiem, dlaczego nie wspomniałeś o trybie live view w D750? Przecież tam też również można ustawić ekspozycję i obraz, który dostajemy po wyzwoleniu migawki. Ja tak właśnie robię, po czym po ustawieniu ekspozycji, co prawda na ekranie, a nie wizjerze, przełączam z powrotem na wizjer optyczny i gotowe. Drugi kolega Krzysztof napisał, w Nikonie D750 można również w trybie live view zmieniać ekspozycję i zobaczyć, jak ostatecznie zdjęcie z puchy wygląda. Zgadza się, ale jest to zdecydowanie gorsze. Już mówię o co chodzi. W D750 oczywiście można, jak w lustrzance, włączyć try live view. Po pierwsze działa on tylko w detekcji kontrastu, więc nie ma detekcji fazy, jeżeli chodzi o autofokus, więc działa to zdecydowanie wolniej. Poza tym robienie zdjęć z live view w Nikonie jest słabe. Każdy dobrze wie, jak to jest w Nikonie. W kanonie, z tego co wiem, działa to całkiem, całkiem fajnie, ale przede wszystkim to, że musimy przełączać, włączać, ustawiać, to jest bez sensu, bo w bezlustrze mamy od razu tą ekspozycję cały czas widoczną i nie ma, nie ma problemu żadnego. Poza tym, przede wszystkim, tak naprawdę, w Nikonie, w sensie w lustrzankach, w D750 nie mamy możliwości widzenia tego w wizjerze. W bezlusterkowcach mamy od razu wizjerze, czyli jak przykładamy oko, od razu widzimy, widzimy ustawioną przez nas ekspozycję, w sensie jak wygląda. Możemy zmieniać parametry i automatycznie robić zdjęcia, nic nie musimy przełączać i tak dalej. No to jest, to jest przede wszystkim wygodne i szybkie, więc, więc to jest na pewno super sprawa. Oczywiście jest coś takiego jak live view, ale zupełnie inaczej to działa w lustrzankach i, i jest to mało użyteczne. Przechodzimy dalej. Teraz kilka pytań z różnych materiałów, jakie wrzucałem, więc tak, witam. Takie pytanko: Posiadam Nikon 750 i chcę dokupić do niego obiektywy Sigma, Tylko, że zastanawiam się nad 35 1,4Art i 85 1,4Art. I w sumie nie wiem, który będzie bardziej potrzebny i wykorzystany w zamkniętych pomieszczeniach, np. 18 czy wesela. Może coś doradzisz? Więc tak, no przede wszystkim zależy, czego oczekujesz i jakie chcesz robić zdjęcia. No, nie można wybrać komuś obiektywu, bo nie wiadomo, jak ktoś pracuje i co chce robić. Mogę podpowiedzieć tyle. 85 i 35 to są zupełnie inne obiektywy. 35 jest obiektywem bardzo uniwersalnym. 85 jest obiektywem bardziej portretowym, w zasadzie. Podstawowym takim portretowym obiektywem, i ja go używam praktycznie najczęściej, jeżeli chodzi o ogniskową 85, ponieważ robię z reguły portrety. I wybierając z tych dwóch jako jeden podstawowy obiektyw do 18 czy wesele, czyli bardziej do reportaży, wybrałbym 35, bo będzie bardziej uniwersalny. Można zrobić nim portret, ale raczej szeroki, bo wiadomo, jak się zbliżymy, to będziemy mieli. Uh, troszkę zniekształconą twarz. Więc to nie jest pożądane. Natomiast można spokojnie robić nim cały reportaż, i znam ludzi, którzy używają tylko 35 i potrafią zrobić nim cały na przykład ślub. Więc on jest bardzo uniwersalny. 85, natomiast może być ciężej, ponieważ musimy się naprawdę kawałek odsunąć, żeby ująć całą postać. 35 znowuż jak zrobimy postać, możemy zawsze skropować nasze zdjęcie i mamy bliższy kadr, więc jeżeli miałbym wybierać jeden obiektyw tylko, do reportaży, to zdecydowanie ja bym wybrał 35. Następne pytanie. Fajnie i prosto, najważniejsze, że krótko. Kolor czekary się różnią. To jest pytanie i czy to prawda, że po kilku latach trzeba kupić nowy? Więc tak, color checkery mają kilka wersji. Są większe, mniejsze, z większą ilością kostek, mniejszą. Tak naprawdę, ja polecam tego, tą wersję Passport, gdzie ona jest fajna, mała, podręczna i mamy tam wszystko co trzeba. Możemy łatwo kalibrować czy ustawiać balans bieli. Czy po kilku latach trzeba kupić nowy? Więc sprawa wygląda tak. To są certyfikowane y, akcesoria. Tak samo, jeżeli ktoś y, przygotowuje pliki do druku, y, używa pantonów, tak samo y, są próbniki y, kolorów panton, i je też trzeba by wymieniać co jakiś czas, ale praktyka jest taka, że y, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o kolor czekaj nie znam osób, które by kupowały nowy, szczerze, i ta różnica, bo to wynika z tego, że materiał, z którego są wykonane, on jest certyfikowany. Kolory są też to wszystko po prostu jest ustalone i podczas używania, czy też wilgotność, słońce, temperatura, to wszystko wpływa na to, że kolory te zmieniają lekko naszą, w sensie zmieniają lekko barwę i nie będą na pewno tak same, jak na samym początku. Natomiast ta różnica będzie, na, oczywiście mówię moje zdanie, ta różnica będzie tak mała, że zdecydowanie uważam, że nie trzeba kupować nowego, no chyba, że ma 20 lat, ale nie trzeba kupować nowego, ponieważ ta różnica będzie bardzo mała i nawet tego nie zauważymy. Najważniejsze, abyśmy skalibrowali, sprofilowali, przepraszam, sprofilowali jakby nasz aparat, zrobili odpowiednie profile i to nam da największą różnicę, a to, że będzie lekka różnica w odcieniu Myślę, że tego tak naprawdę nie zauważymy. Więc, jeżeli przechowujemy odpowiednio, zamykamy tego kolor checkera. Nie powinno być problemu i posłuży on nam bardzo długo. Marcin, wspomniałeś o szkłach, jakie kupiłeś do tego body, chodzi o A7R3. Powiedz, czy warto aż tyle kasy wydać na nie? Czy Zajs Batis tyle gorszy, ile tańszy? Szukałem porównania, ale niestety po polsku nie ma, nie brałeś pod uwagę tych obiektywów. To jest bardzo dobre pytanie. Powiem tak: ja kupiłem serię G Master i też Zajsa. Planara 50. Są to naprawdę bardzo drogie obiektywy. Czy warto wydać tyle kasy? No, to jest pytanie. Ja akurat miałem możliwość kupienia tych obiektywów. Potrzebowałem bezkompromisowych obiektywów, nie zależało mi na wadze. Zależało mi na jak najlepszej jakości i świetnym działaniu, jeżeli chodzi o autofokus z aparatem, żeby po prostu nie było jakichkolwiek problemów i wybrałem te obiektywy. Natomiast czy są warte tej kasy? Według mnie nie. Tak samo jak obiektywy Nikona najwyższe serie czy też kanona Elki, czy są warte. Według mnie nie, ponieważ uważam, że wszystkie te obiektywy powinny być dużo tańsze. Niestety płaci się za markę i to dużo się płaci za markę. To są świetne obiektywy, warto je mieć, ale czy są warte tych pieniędzy? Uważam, że nie, że cały ten sprzęt powinien naprawdę być dużo tańszy. No to i teraz tak, sprawa. Czy Zeiss Batis jest tyle gorszy, ile tańszy? Zdecydowanie nie. To są świetne obiektywy, tak samo jak Tamron, choćby 2875. To jest fenomenalny obiektyw. One są świetne i dużo tańsze. Jeżeli komuś, nie, jeżeli komuś zależy na wadze, nie ma tak dużego budżetu, żeby móc sobie pozwolić kupić po prostu najwyższą półkę, jeżeli chodzi o Sony. Czy też, czy też tak naprawdę to się czy też innych obiektywów, to zdecydowanie polecam rozglądać się za tymi innymi, tańszymi odpowiednikami, które są naprawdę bardzo wysokiej jakości, świetnie wykonane i dają świetny obrazek. Jest mnóstwo zresztą fotografów, którzy uważają, że one mają lepszy obrazek pod wieloma względami. To oczywiście jest prawda, ponieważ taka 85 G Master, którą ja mam, ona jest bardzo wolna i głośna, Daje według mnie oczywiście świetny obrazek, ale jest wolna i głośna. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś bardziej szybkiego, niech sobie kupi właśnie choćby Batisa 85, czy też nawet Sony 85 zwykłą i naprawdę jest wtedy ten obiektyw jest dużo szybszy. Może nie jest aż tak ostry, ale zależy, co ktoś co Nie każdemu zależy na ostrości, prawda? Więc to są świetne alternatywy. Dobra, teraz dalej. To się tyczy akurat tego, że mówiłem, że w planach będę miał zakup, ale to za jakiś dłuższy czas 7200. Tamron już chyba zapowiedział, że niedługo pojawi się 7228. Myślę, że lepiej zaoszczędzić trochę kasy względem GM i na przykład zainwestować w Sigma 35 3514 albo coś ultra szerokiego. Pozdrawiam. Więc powiem tak, zdecydowanie masz rację, jeżeli chodzi o to, ponieważ nie uważam, że trzeba koniecznie kupować najdroższy obiektyw i jest on najlepszy. Trzeba naprawdę się mocno przyglądać. W Nikonie bardzo mocno myślałem nad właśnie Tamronem 7200, ponieważ pod wieloma względami on był lepszy od nawet drugiej wersji Nikora 7200. No, z trzecią wersją już niestety przegrywał, ale cena była. Praktycznie dwukrotne, nawet nie praktycznie, ona była dwukrotnie niższa, i to był fenomenalny obiektyw, z całym sercem mógłbym go polecić. W chwili obecnej, Sony w zasadzie nie ma za bardzo alternatyw, i, i, i jeżeli miałbym kupować to w tym momencie pewnie 7200 od Sony G Master 28, który jest świetnym obiektywem. Miałem okazję go trochę potestować, jest naprawdę ekstra. No, pod każdym względem jest naprawdę bardzo dobry. Natomiast jeżeli się pojawi Tamron. Jak najbardziej będę mógł na to spojrzeć i uważam, że mogą zrobić naprawdę świetna rzecz, jeżeli będzie yy, tak samo dobry jak, jak w Nikonie i jego cena będzie taka niższa, jak najbardziej będę w stanie go kupić. Karol pyta, podparcie pod piąty mały palec. Oczywiście chodzi o yy, Sona 7 R3, nie ma problemu, choćby to sonowskie rozwiązanie. Mam i rozwiązuje to problem. Idealnie. Są też tańsze chińskie rozwiązania. Teraz zrobię Wam małą przybitkę, jak to wygląda. Oczywiście chodzi o samo podparcie. Podczepia się to pod spodem aparatu. Oczywiście, jest to rozwiązanie. Ja w filmiku mówiłem głównie mi chodziło o to, że. Te bez lustra nie mają tego podparcia pod piąty palec, są po prostu mniejsze, jest to mniej wygodne i o to chodzi, że tego nie ma w standardzie, że te obudowy są po prostu tak rozwiązane, że są mniej wygodne niż jeżeli chodzi o lustrzanki. I oczywiście można dokupić takie rzeczy, i zapewne też sobie to kupię, ale też to oczywiście ma wady, bo nie widziałem wszystkich oczywiście, jakie są oferowane. Natomiast te, co widziałem, to na przykład blokują nam od razu miejsce na podstawkę, na statyw, i to jest jakimś małym problemem. Natomiast myślę, że sobie coś takiego sprawię, albo też gripa normalnego. No, ale są, to jest rozwiązanie. Myślę, że to może fajnie, fajnie pomóc, jeżeli chodzi o, o wygodę trzymania naszego aparatu. Następne pytanie. Jakie zlecenia robisz, że potrzebujesz bezlustrukowca z matrycą o dużej rozdzielczości? Więc tak. Um, Potrzebuje jakby do wielu rzeczy, nie tylko do jakby zleceń takich komercyjnych. Jeżeli chodzi o, o, o zlecenia, gdzie jest potrzeba dużej rozdzielczości, tu chodzi o kilka spraw. Sam przygotowuję pliki do druku, więc bardzo dobrze wiem, że rozdzielczość naprawdę często ma małe znaczenie i naprawdę można wydrukować bardzo duże rzeczy, przykładowo billboardy z bardzo małej rozdzielczości. To wszystko zależy, z jakiej odległości będziemy oglądali, i tak dalej. i tak dalej. Natomiast klienci często o tym nie wiedzą, i takie są wymagania. Po prostu są wymagania, w których mówią, że ma być załóżmy 36 milionów pikseli, i koniec. Nieważne co będzie, po prostu takie jest wymaganie i tego żądają od, od fotografa, aby miał taki aparat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja miałem zlecenia, w których musiałem wydrukować, znaczy przygotować pliki od razu do druku, które były na duże plakaty albo też banery, które były z bliskiej odległości oglądane, duże banery, i wtedy tam ta rozdzielczość jest potrzebna, i to widać, to naprawdę widać. I wtedy przy takich rzeczach jest to istotne bardzo. Ale na co dzień tak naprawdę najbardziej robi różnicę to, jakie mamy możliwości kropowania tego obrazka. To jest coś niesamowitego. Akurat tu muszę bardzo 7R3 pochwalić, ponieważ. Jeżeli przybliżymy jeden do jednego, to mamy naprawdę fenomenalną jakość obrazka i możemy bardzo, bardzo mocno kropować nasze zdjęcia, praktycznie nie tracąc zupełnie na jakości. To jest, to jest bardzo fajne, bo ostatnio miałem okazję fotografować trochę sportu i była taka po prostu rzecz, że nie miałem żadnego obiektywu tele, jedynie najdłuższą 85 moją, która zresztą jest wolna jakby do sportu, ale dała radę, ale to nie o tym. Natomiast później mogłem bardzo fajnie skropować te zdjęcia i wyglądało jakbym zrobił z naprawdę dużo większej ogniskowej, a nie straciło zdjęcie zupełnie na jakości, więc jest dużo rzeczy, do którego przydają się duże matryce. O dużej rozdzielczości oczywiście. Następne pytanie. Jakie masz pod w komputerze? Czy czułeś różnicę pomiędzy Nikonem a Sony z wczytywaniem zdjęć i tym podobne? Tak, odczułem. To jest duża matryca, która ma ogromne pliki. Ja i tak na co dzień korzystam z plików skompresowanych, bo praktycznie nie widać różnicy. Naprawdę w specyficznych sytuacjach widać różnicę, jeżeli chodzi o jakość zdjęcia między skompresowanym a nieskompresowanym plikiem. RAF, natomiast. Czy czuć? Oczywiście, że czuć. To są dużo większe pliki o dużej rozdzielczości, więc nasz komputer jest bardziej obciążony i chodzi to wolniej. Z powodu, że mam Sony, korzystam z Teteringu, musiałem przejść na Capture One. W Lightroomie tak naprawdę czasami wykonuję reportaże, bo używam lub Decka i to on zdecydowanie lepiej działa z Lightroomem. Natomiast tak to pracuję w Capture One i on działa naprawdę całkiem fajnie. Jakie mam podzespoły w komputerze. no Obecnie mam e, i7 4790K bodajże, jeżeli chodzi o procesor w, na komputerze stacjonarnym. E, mam 32 GB RAMu, dysk SSD, też zwykły dysk HDD e, i kartę graficzną GeForce GTX 1080 Ti. E, I tak naprawdę to spokojnie daje radę, e, nie ma problemu. No jest to dość mocny zestaw i, i, i spokojnie daje radę z a 7 r Trójką. Następne pytanie. Świetny materiał. Właśnie porzuciłem D7200. Mógłbyś polecić jakiś budżetowy obiektyw reporterski do A72? 24728 jest poza zasięgiem. Tak, bo to jest bardzo drogi obiektyw. Jest fenomenalny, ale jest duży i drogi. Natomiast jeżeli miałbym polecić zdecydowanie, bez zastanowienia, mówię Tamron 2875. Pod Sony. Jest on fenomenalny, jest dużo tańszy. Nie wiem też, co to znaczy: budżetowe, natomiast to jest zoom, który jakby spokojnie, spokojnie tak naprawdę mógłbym zamienić 24,70, jakbym potrzebował czegoś lżejszego. Jest to bardzo dobry obiektyw, mały, tani, ze świetną jakością obrazka, więc polecam zdecydowanie tego Tamrona. Następne pytanie mam, e, miałeś możliwość niedawno korzystać z Z6, nie ukrywam z racji adaptera, e, dzięki czemu mo mamy możliwość podpinania obiektywów systemowych, bardzo mnie kusi Z6, ale obawiam się autofokus, szczególnie AF, czy daje radę jak w Sony, nie da się ukryć, AF jest kluczową kwestią y, przymyśli o kupnie bez lustra. Coś niesamowitego, nie martwić się przekadrowywaniem, a pozwolić działać automatyce. E, więc tak, jedynie Z6 miałem w rękach i chwilkę się pobawiłem teraz na targach w Łodzi. E, w momencie pisania tego komentarza e, IAF w Z6 nie było, bo wiem, że w z dopiero się pojawił niedawno Nowy update, w którym dopiero ten IAF był, wcześniej go nie było. Natomiast, czy daje radę, tak samo jak w Sonym polecam oglądnąć filmik Jarada Polina. I no nie jest taki jak w Sony. No nie ma co ukrywać, jest dużo gorszy, jeżeli chodzi o, o to. IAF naprawdę w Sony to już jest któraś tam generacja, w Nikonie to jest tak naprawdę dopiero pierwsza. Natomiast jeżeli mówimy o pierwszej generacji, to uważam, że daje radę i, i Nikon zrobił kawał dobrej roboty. Odstaje od sony zdecydowanie, ale, ale myślę, że na pewno będzie poprawiany. I, i, I Nikon będzie w przyszłości miał naprawdę fajny system, jeżeli chodzi o to. No i tak potwierdzam, że tylko tak naprawdę myślimy o kadrze, a, a resztę robi automatyka. Tak naprawdę, algorytmy wszystkie, które są w aparacie. No i, no i polecam, polecam zdecydowanie, bo bardzo to ułatwia pracę. No i ostatnie pytanie. Pytanie trochę niezwiązane z fotografią, aczkolwiek może niektórym się przydać, jeżeli są zainteresowani. Trochę poza tematem, aczkolwiek w temacie widocznego kadru zamierzam kupić rejestrator dźwięku taki, jak Ty posiadasz Zoom H6. Możesz coś napisać o nim, wrażenia, podepnę mikrofon na Jacka, wepnę w 7 Mark II Canona Jack, napisz proszę o swoich subiektywnych wrażeniach co do dźwięku i funkcjonalności, Ktoś na cyfrowe w komentarzu napisał: Cały model ma pewien problem z odsłuchem, pojawia się tam dziwny dźwięk wody. Do sprawdzenia na YouTube, co podobno miało zostać wyeliminowane w kolejnej partii produkcyjnej. U nas niestety problem występuje. Czy to prawda? Ewentualnie może naprawiono to w kolejnych rewizjach? Powiem tak. E, tutaj widzimy Zuma 6. Ja tego Zuma 6 kupiłem ze względu, że grałem na perkusji, nagrywałem siebie. Potrzebowałem podpiąć mikrofony na złącze XLR, które tutaj mamy możliwość do podpięcia. Ten rejestrator jest naprawdę świetny. Nie miałem czegoś takiego jak dziwny dźwięk wody. Nigdy nie miałem z nim jakiegokolwiek problemu. Działa naprawdę on bardzo dobrze. Czy możemy podpiąć mikrofon na Jacka? Po pierwsze, mamy wyjście które możemy podpiąć jakby bezpośrednio pod aparat. Tu jest jakby wyjście z boku słuchawkowe i bezpośrednio możemy to jakby puścić na, na aparat, więc z tym nie ma problemu. Zresztą tu jest bardzo dużo opcji, tak? Możemy podłączyć mikrofony pod XLR. Ja mam podłączony teraz po zwykłym kabelku USB pod komputer i on go rozpoznaje jako mikrofon. Więc bardzo fajny mikrofon, natomiast trzeba się zastanowić, w zasadzie to jest rejestrator, nie mikrofon tak naprawdę, ale, ale działa on świetnie jako mikrofon i ma naprawdę dużo innych możliwości. Kwestia tylko, czy, są, czy jest potrzebna akurat Z, czy jest potrzebna akurat H6, ponieważ ona ma dużo właśnie rzeczy pod, pod trochę bardziej profesjonalne zastosowania i są zoomy, które są zdecydowanie tańsze, mają mniejsze możliwości i równie dobrze dadzą radę. I to by było w zasadzie na tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz za wbicie. Tysiąca subskrybentów. Jest to dla mnie coś niesamowitego. No i dzięki zapytania będę starał się robić częściej. Pojawiło się tysiąc subskrybentów i myślę, że powoli zacznę myśleć nad rozwojem kanału, nad pojawieniem się live'ów, nad założeniem Patronite'a, aby móc, jeżeli oczywiście ktoś będzie chciał mnie wesprzeć i postarać się więcej poświęcać czasu i mieć więcej możliwości dla Was. Na pewno mam dużo pomysłów na, na, na przyszłość włącznie z wywiadami, włącznie z testami, jeżeli będę miał możliwość wypożyczenia sprzętów od czy to dystrybutorów, czy sklepów. Bardzo możliwe, że pojawi się forum dla Was, na którym będziemy mogli sobie porozmawiać, porozmawiać ale to wszystko na pewno za jakiś czas. No, i co, w takim razie dziękuję Wam jeszcze raz za, za wbicie tego tysiąca. Jeżeli komuś się podobało, to polecam kliknąć łapkę w górę. Jeżeli nie, to w dół i zostawiajcie komentarze. Piszcie, na pewno będę starał się Wam wszystkim odpowiedzieć. I co, do zobaczenia. Trzymajcie się, następnym razem, hej.